Zapraszam na coś dobrego. Spartiatik! Patryk, jeśli drogo to będzie? Oby tanio. Tu jest demokracja. Tu jest demokracja dyktaturcza. Czyli dyktator, jak powie, że większość ma rację, to większość ma rację, a jak powie, że nie, to nie. Plus tu jest kapitalizm, czyli najwyższa religia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ej, Patryku. Lipa. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Wiedza, doskonała taktyka w czasie licytacji i jak którą Quintona pisz? W grupie. To są atuty drużyn, które mają szansę wygrać nasz program. A oto napisz 12 jeszcze raz. Uczestników dzisiejszej awantury o kasę. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów naszego programu. Niebiescy to Dorota. Ej, kobiety same? Kobiety same? Poczekaj. Kurde! Śmierdzielu. U mnie w technikum ziomek co? Był uczniem sobie ziołem handlową. Najlepszy był, jak pojawił się informacja, że jakiś typ co poza szkołą przychodzi podczas przerwy i sprzedaje narkotyki, to ten pierwszy na niego doniósł, by pozbyć się konkurencji. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Sanezo dał na golibordę 10 zł. Tak oczaisz dzieciaku? Dzięki, dziękuję bardzo. Technik mechanik, Aleksander Cupryk, inżynier elektronik. Kapitan drużyny Tomasz Łyskawka, elektroenergetyk i Krzysztof Harendasz, pracownik ochrony. Andrzej Gajda. Cała drużyna z Zelowa, Bogdan Borowski, ręcista. Kapitan drużyny Andrzej Budzio. Najlepszy zawód, ręcista, no, ręcista. Ciekawe, czy w nowej też będą być ręcista. Nauczyciel wychowania fizycznego. Joanna Wieczorek, studentka prawa. I Teresa Darmos, nauczycielka matematyki. Drużyny cały skład ręcistów. Ręcista. W pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu. Tak, już i lepiej, no. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. Ale był bezrobotny, ale on był OP akurat. Stanisław z pierwszych odcinków, ten taki Sigma. On był bezrobotny, mówili. Ale mało bezrobotny. Witajmy gorąco mistrzów awantury o kasę. Tak, dobra, oni ostatnio nieźle grają. Ciekawe, ile jeszcze dadzą. Ale co? Rek One More, o co chodzi? Zasiadają po raz 6 w loży mistrzów. Do tej pory zarobili w sumie 85 302 zł i samochód. Ja muszę powiedzieć, że nasi mistrzowie, mimo że już tyle razy zasiadali w loży mistrzów, cały czas sprawiają wrażenie, jakby byli zaskoczeni tym, co się dzieje, tym, że wygrywają i że tak dużo. Tak, czy mam rację, panowie? No, tak będzie. Zgadza się. Powiedzcie, co mówią na to wasze rodziny? No są, są w szoku w ogóle, co się tu dzieje. Oby ten szok trwał jak najdłużej. Witam po raz kolejny w loży mistrzów. Dziękuję. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie znowu wygrają, to po raz 7 zasiądą w loży mistrzów w naszym programie. A jeżeli im się nie uda, to zabiorą swoją wygraną i ustąpią miejsca w loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Siema. Jerry. Dobra, spin. Drużyny
Niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. To są emotka, pieniądze, żeby emotki? Do licytacji. Ej, mi. Pani Beata powiedziała dziękujemy. Jaka proszę była? Lista emot. Otóż ja mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna spróbuje dzisiaj swoich sił z mistrzami, która po 6 pytaniu będzie... Boże, jak ktoś z Bidula i Bisz się spyta, co na to wasze rodziny? On pewnie wie, no. ...będzie miała więcej pieniędzy. Czy niebiescy gotowi do gry? Tak. Tak? Dobra forma? Bardzo. Wygracie? Wygramy. Nie wiemy. Dobra, czy kobieta kapitan pokaże jaja? W sensie... Na wstępie różnica zdaje, ale w trakcie gry na pewno się zgrają. Co u zielonych? Wszystko w porządku. Wygracie? Masz, widzę od Amy'ego link. A jak rzuci? Bardzo dobrze. A czy wygramy, tego nie wie nikt. Za chwilę się przekonamy. Losuję pierwszą kategorię. Tajlandia. Zachlałeś wczoraj pałę? Kategoria piłka nożna. Koszykówka czy gała? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i jakie są państwa propozycje? Niebiescy 300, 500 żółci. Dobra, ja kibicuję kobietom niebieskim. Jest 1000 żółtych, proszę mówić kolory. Niebiescy 1100, mam 1200 zielonych, 1200 po raz, mam 1400, proszę mówić kolory. Bo nie będę przyjmował mów kolory. 1400 po raz drugi, 2000 zielonych. Ile? 2000. 2000 zielonych. 2200 niebiescy. Rzuć 2200. Rzuć, mam już 2200 od niebieskich. 2,5 proszę. Będzie wabank raczej od kogoś, nie? Kobiety wabank? 2700 już mam po raz. Nie, 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 pieprzu. 2900 zieloni. Chyba nie trzeba. 3100. 300 proszę, 300 po raz drugi. 300 zieloni. 300 po raz drugi. O! Ty moja drużyna. Postawiłem na nich dom. Jeżeli uda im się odpowiedzieć, będą mieli ogromną przewagę, aż 11 300 zł. Jeżeli nie, odejdą z gry. Jakim wynikiem bramkowym zakończył się mecz Schalke 04 Wisła Kraków w grudniu 2002 roku? Odpowiadamy. Odpowiadamy. Pokazała jaja, no. Schalke Wisła 1-4. Dobrze. Także mocno licytowali zieloni. Co by powiedzieli? To samo. 1-5. A żółci? 1-4. A mistrzowie? 1-4. 1-4! RNG fart. Przypadek. Ale i tak kibicuję im. No, naprawdę, jesteśmy pod wrażeniem. Po pierwszym pytaniu 11 300 zł ma drużyna niebieska. Za nimi żółci 1900 zł, a za żółtymi zieloni 1800 zł. Jak sobie radziły... Ten jeden chłop w ich teamie wiedział. Drużyny w pierwszym etapie zobaczymy po reklamie. Neuron Terra raczej ta. Kogoś Neuron będzie. Państwa, prawda, po drugiej Manek. Stronie trwa pierwszy etap awantury o kasę. Jeden prowadzi z ogromną przewagą drużyna niebieskich 11 300, żółci mają 1900 zł, a zieloni 1800. 5 pytań do końca tego etapu. Mecz oglądam? Tak, no. Teraz. Oko. Filozofia Dobra. I religia. Już lepiej, tylko żeby nie było spieprzone. Rozpoczynam licytację, typu, co to jest po 200 Betlejem, zł nie? od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółci 400. Żółci 400. 500 zieloni. Żółci 600. Żółci 600. 600 po raz drugi. Ty, co to jest? Cast this fire. 1400 zł w puli. Niebiescy nie chcieli licytować, albo oszczędzają pieniądze, albo niezbyt dobrze się czują z tej kategorii. Jak to jest, pani Beato? Znaczy, zupełnie się nie czujemy dobrze. Nie czujecie kategorii. Się zupełnie dobrze, więc czekacie na kolejną czekamy szansę. Na inne kategorie, tak. Żółci co to jest?
ten typ. W którym wieku żył i tworzył Józef Bocheński, polski logik i filozof chrześcijański? Podpowiedź, bo nie będziemy strzelać, no. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Filozof chrześcijański. 17? Nie, no jak 18? Józef ma. Aha. Można kupić podpowiedź? Józef. 16? 300 zł. Nie wiem, może bliżej? Nie ma, niedużo mamy, może 200. Proszę. Nie, jak 16? Nie, na pewno nie. 18 minimum, przynajmniej imię i nazwisko. W 16 to był tak. Maćko z Bogdańca, kumasz? A nie, Maćko Wisipała na przykład. Nie ma. Był tylko skąd, kumasz? Czyli to na pewno jest minimum tak 18, 19, coś takiego. Kumasz? 20? Może 20, może międzywojniu. Międzywojnie. 20. Oto cztery warianty. 20 wiek, 18. Kurde, też 18? 19. Aha. Dobra, ale 16 wykluczyliśmy pięknie. 20 tam. Ja dam 20, widzowie, i luj. 19, no się, dobra, nie będzie 18, dobra, nie. Do domu idą? Oni dali bank? Nie. No, już, odpowiadamy. Możemy odpowiadać. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że jest to 18 wiek. Niestety, to było tak niedawno. 1900. Cia! 1990. Ez! 1400 zł przechodzi do puli następnego pytania. Jeszcze 4 pytania do końca tego etapu gry. Easy, jakby był Maćko z Bogdańca, od razu byś wiedział. Literatura polska. Masz rację, chudy, nie masz rację, masz rację. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy, czerwony. Niebiescy, czysta. Zieloni do bank, strzelam. Dobrze, Amy. Co jest? A, neuron. A nie, bo źle odpowiedzieli. Dobrze. Nie, okej. W sumie słusznie zagrał pan Tomasz. Oczywiście mógł pan poczekać dłużej, ale pewnie bał się pan zablokowania ze strony niebieskich. Tak jest. I warto było kupić pulę, bo były pieniądze z poprzedniego pytania. Jak brzmi nazwisko autora powieści dla dzieci o dwóch takich, co ukradli księżyc? Kaczyński. Kaczyński, nie? Jak nie jest. Kornel Matuszyński. Autor? Kator. Jeszcze jeden Kornela. Nie ma wyjścia. Oni grali, a nie autor? Chłopie latyński nie byłem. Do odpowiedzi, a raczej do strzału. Proszę, jesteśmy do końca przekonani. Nasza odpowiedź brzmi Kornel Makuszyński. Czy to jest dobra odpowiedź? Tacy niezadowoleni niebiescy, ale mówią, że tak. Trzeba, nie. To? Niezapomniana obsada była tego filmu. Jacka i Placka grali bracia Kaczyńscy. 3200 zł wędruje na konto to drużyny napisał? Zielonych. I Zieloni teraz mają drugie miejsce. Przed nimi daleko, daleko są niebiescy. 10700, a jak na razie na końcu żółci 900 zł. 3 pytania do końca tego etapu. Ten od latarnika? A. Zawek, kto napisał latarnik? Kategoria przysłowia. Dobra czy zła? Dobra. Dla zielonych też? Przysłowia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej zieloni drużyny. 300. I słucham państwa. Niebiescy 400. Głupie pety. Ja słyszałem pańskie 300 zł, ale powiedział to pan zanim rozpocząłem licytację, dlatego nie wziąłem pod uwagę.
Żółci grają wabank, 1500 zł w puli, chcą troszkę zarobić na tym pytaniu. Zobaczymy, czy im się uda. Do domu won. Co według przysłowia zjadło głupstwo? No. Diabeł jakiś. No to co, wymyślimy coś według przysłowia. Chciwość. Mądrość, czy... no tak, jakąś mądrość. No, głupstwo ja ma mądrość. Rozsądek, może rozsądek, może głupstwo zjadł. Czy umamon? Diabel. No ja bym powiedział właśnie rozsądek, głupstwo. Nie będę spierać, nie? Nie. Sądzimy, że będzie to... mądrość. No, przysłowie brzmi inaczej. Głupstwo zjadło rozum. Głupstwo zjadło rozum. Nie udała się zagrywka babank. Niestety musimy pożegnać drużynę. Do domu won? Dziękujemy państwu. Jasne, radość do domu. Do was Sleepy Joe ledwo wstał z krzesła. Dobra. Zobacz jak on idzie, no. Sleepy Joe, klasik. Tak więc pozostały nam w grze dwie drużyny. Zieloni mają 3000 na koncie, niebiescy 10300 zł. Rozum, mądrość, 1500 nie. Przechodzi w puli rozum, do następnego pytania. Głupo? Tylko dwa pytania do końca tego etapu. To był ręcista, racja. Ręcista. No i nic do ręki nie dorobił. I dobrze, bo by mu rentę zabrali. Ja... nie da. Fizyka. Ale farciarz. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. 300, 400 zieloni. 500 niebiescy. Babank. Mam 600. Niebiescy blokujcie, 700. Błagam. 800. 800. 800. Blok. Mam 900. Blok. 1100. 1100 po raz drugi. 1100. 3000. 3000 sprzedam. Panie Tomaszu, oczywiście pan nie wiedział, co się wydarzy. Trochę pan przeholował. Nice. Ale trudno było oczywiście przewidzieć, jak długo będą niebiescy ciągnęli licytację. Zawsze jest to ryzyko. 5600 puli. Jeżeli niebiescy odpowiedzą, no to już wiemy, że będą w finale i będą mieli doskonałą pozycję wyjściową. Jak nazywamy ciśnienie wywołane przez ciężar cieczy? Ciśnienie wywołane przez ciężar cieczy. Ty, jak to się nazywa? A, czy możemy wziąć podpowiedź? A to nie będzie ten? A... jak głęboko schodzisz pod wodę, to jak to się nazywa? A proszę, 1600. Nie no, panie Krzysiu. Cum? Jak cum? 1000, no. Nurkowanie. Ale co ty... 1500. Jaki dusi grosz. Wiesz o co chodzi? No 1400. No 1200. Pieprze, ja nie wiem jak to nazwać. No 1300. No dobrze. Hydrostatyczne? Nie ma bata. O, nice. Oto cztery warianty. Krytyczne, cząsteczkowe, ej, jest takie. Hydrostatyczne, krańcowe. Ej, ej. Na powierzchni ona mówi. To jest na powierzchni, to co otrzymuje coś na powierzchni. 50 zł donej jak nie hydrostatyczne? No to ja tylko mogę trzymać kciuki, żeby było inne. No więc odpowiadamy, ale z pewną dozą takiej nieśmiałości, że my byśmy powiedzieli, że to jest hydrostatyczne. A jaka byłaby wasza odpowiedź? No hydrostatyczne. No dobrze. Tak? Kurde, ja pierdzielę. Może ktoś się cofnąć w czasie, zmienić prawa fizyki, chemii, biologii, natury, dodać cztery płcie do koła wyboru? Tak więc niebiescy mają na koncie 11 tysięcy. Będę wdzięczny. Zieloni 1900 zł. Przed nami ostatnie pytanie w tym etapie gry. Wszyscy są równi, zgadza się. Wszyscy są równi. Polak Polakowi Polakiem. Co państwo powiedzą na historię sztuki? Adolf Hitler. Biorę... o, obie drużyny skrzywiły się. Biorę po 200 zł od każdej z nich i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. Jest 400.
po raz drugi i trzeci sprzedawca. Adolf Legles. Klasyk. Klasyczek. Szansa na zarobek dla Zielonych. W co ubrana jest tytułowa Olimpia z obrazu Edwarda Maneta? No ale pokażcie ten obraz. W nic. O, w nic. Dobra odpowiedź? Naga jest. Wydaje mi się, że jest naga. Odpowiadamy. Ponieważ nie mamy nic do stracenia, w każdym razie niewiele, odpowiadamy, że na obrazie Maneta Olimpia jest naga. Oprócz pantofli i biżuterii jest naga. Co jest? XD. 700 zł zyskali teraz Zieloni. Stan ich konta to 2200 zł. I nie wiem, co się dzieje. Wystarczy być Rotomanem. Z niemieckimi za chwilę porozmawiam o pierwszym etapie. Ogłoszę tylko uroczyście, że mają na koncie aż 11 300 zł. I z tą kwotą witam Państwa w finale. Nie pokazali Bogoła? No obraz można pokazać. Przecież jak ja bym teraz robił sobie zdjęcie nagi sam, jak robię śmigło, dał filtr obrazu, nie? To bym mógł to normalnie dać na mapę w LoLu. Gdybym grał w LoLa i był pod człowiekiem w GTA. To tak, no. To była bardzo ciekawa gra w pierwszym etapie drużyny niebieskich. I muszę powiedzieć, że rzadko się u nas zdarza, żeby w drużynie były trzy kobiety, a jeszcze rzadziej, żeby w drużynie były dwie blondynki. Dawaj. Czyżby drużyna powstała, żeby zaprzeczyć wszelkim stereotypom? Drużyna powstała przez przypadek, ale bardzo się cieszymy, że zaprzeczyłyśmy tym wszystkim stereotypom. Co? Jak się czuje w drużynie? Co? Rodzynek. Ej, właśnie teraz widzę, ty. Jesteś biseksem w 100%. Bratnia dusza Wojtka goli. Jest jakiś adwokat, który wie, czy Wojtek gola może mnie za to pozwać? Gdyby pan Andrzej nie chciałby szuka pan adwokatów takich dziewczyn fajnych. Więc ja muszę to wiedzieć. Raczej powierzam tą rolę mojej siostrze. Pani Beato, to był pani pomysł. Ta ja jestem i jak? Może? I show speed dał na Goliborde 5 zł. How, how, Sane, how, co how. Robię to. Where is mine 8K? How, how i love you, Barty, mniej niż 3 powaga. Mocny gaz. Co ty piszesz? Żeby u nas wystąpić? Powaga. Tak. A to powaga też tak przez przypadek, bo jak miałam, to było? Miałam, mam telefon na kartę. A? I miałam końcówkę. Ja akurat oglądałam wasz program. I co pani miała? Mówię, co pani miała? Ostatni końcówkę. Końcówkę pani miała. Tak. Aha. I mówię tak, a to sobie wyślę, a nuż się uda. No i sobie wysłałam, no i się udało. XPP buch. Udało się i witamy w finale. Panowie, jakie wnioski wyciągacie na temat niebieskich po ich grze w pierwszym etapie? Ciężka sprawa, gdyż po raz pierwszy w naszej historii gramy z drużyną, której są trzy przedstawicielki płci żeńskiej. A wiadomo, są nieobliczalne kobiety. Tak jest. Jezus. Dobra, niezły homofob. Znaczy się ten, jak to się mówi? Rasista. Nieźle. Losuje pierwszą finałową kategorię. Niezły kolega. W tych czasach kancela by dostał, dokładnie. Dobrze czy źle? Kobiety lubią tę kategorię. Wędkarstwo. Co ty piszesz? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żeby 300. I żeby 300. 1300? 300. 400. Proszę 400. Ej, powinien 1400 zabrać jej. Tak? O, pani Beato, zawsze można krzyczeć szybciej i większą kwotę, nie, żeby nie, jeden mieć odcinek większą pulę do licytacji. Jest późno, oglądaliśmy tak jeszcze o narkomanach. 1300. Nie. Oni chyba po prostu Miszu, nie wędkują, bo są piszesz? Angielski, więc tak nie wygrali. A pan Andrzej moczył kiedyś kija? Nigdy. Nigdy. No to świetnie. Brawo. Jezus Mary. Rozumiem, że liczycie na szczęśliwy dzień. Przedstawicielem której rodziny ryb jest boleń? Co to w ogóle znaczy? Co to jest rodzina ryb? I co to znaczy rodzina ryb? Odpowiedz mi.
Typu słodkowodne i słono? Nowaków. 700 zł mam do wygrania. Jakich w dupę Nowaków? Kowale. Karpiowa. Tak? Anioł. Na ile procent jesteś pewien? Tak? Jeszcze raz. No, więc byśmy będzie szatanek. Że boleń należy no spokojnie. Do karpiowatych. Pan Andrzej może nie wędkuje, ale witam, pewnie parę Wiki, książek tak. Na ten temat no. Przeczytał. Tak jest, karpiowatych. Książki o wędkarce? Jest coś takiego? To nie polega na praktyce? 700 zł wędruje na konto drużyny niebieskich, 11 600 w tym momencie, mistrzowie 9 900 zł. To jest klasyka, to z Ibiszem było, nie? Sobie tu radzili, także niebiescy, bądźcie czujni. Jesteśmy. Losuję. Chyba z Ibiszem to było, czy z tym Galileo. Nie tak. Kategoria film polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mam w domu 100 książek o rybach, mój stary fanatyk wędkarstwa, a wszędzie masz haczyki, jak ci się wbije w stopę, to idziesz potem na tego, na do szpitala i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się zgadza? 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1900. To tak ostro. A i chyba na wabank lecą. 200 mam już po raz drugi. 200, 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 200
mistrzów. O kurde, o kurde. Ale wcześnie, ty, ej, ona jest mocna. Ej, ona jest mocna. No taki doświadczony licytator. Zablokowali panów. Aha. Po prostu, no, pani Bato, pani mi zaimponowała. Wyciągnęła tak, pani Machoń, co no, to jest legenda. I zablokowała ich pani na bardzo dużym poziomie. Ale takie hasło przecież tam było, nie? Obciąganie. Mamy aż 13 400 zł. Dobrze mówił. Mocne kobiety. Myślałem, że takie pytanie. Przypomnę kategorię film polski. Film polski. Jak brzmi nazwisko odtwórcy roli Cichego w filmie Demony Wojny? Co to jest za film? Ja, co to jest Demony Wojny? To jest to, co ty się znęcali nad rekrutami? W koszarach? No, więc szczelimy. Celnie. A, no celnie. Strzelajcie. To chcielibyśmy celnie sobie szczelić. Mówimy, że to jest bazura. Jaki? Który z nich? No, no ta, on ma brata. No, więc... Ty, to może chodzi o tego brata? A tak, jakby pani miała. O, ja pierdzielę. No to szczeliła na Radosława. Niestety nie Radosław. Mirosław Baka. A, dobra. Już myślałem, że imieniem wpieprzyła. O, ja pierdzielę. A on specjalnie się zapytał tak podchwytliwie, żeby myślała baba, że ma, że jest close, 50%. A to nawet blisko nie było. Ale strolował. Proszę państwa, mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację. To nie był babank. Uwaga, niebiescy mają tylko
1700 zł. A tak dobrze szło. Ja wiem, kto to jest, Baka. Mistrzowie mają 6400 na koncie. I uwaga, do puli następnego wydania. A on gra jeszcze w filmach w dzisiejszych czasach? 1400 zł. Kiedyś był znany. Decydująca o losach finału kategoria. Wylosuje ją po reklamie. Niebiescy 300 krzyknął. Proszę Państwa, po reklamach jest bardzo ważny moment w trakcie naszej gry, ponieważ teraz niebiescy mają jedynie 1700 zł. Mistrzowie 6400, ale uwaga, w puli do tego pytania, którego kategorię teraz będę losował, przechodzi 13400 zł. Jak ruleta. Będą miały ogromną chęć, żeby przejąć tę pulę. Losujcie. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Wojtek G. dał na Goliborde 5 zł. Kuwa, dotała do mnie wiadomość, że wyzywasz mnie od biseksów łozjebanych. Składam wniosek do moich płatników i jutro leci on do Płokułatuły. Wojtek, dzięki. Jak to usłyszałem, od razu przeszedłem do rękoczynu. Nie no. Dziękuję, Wojtek. Dzięki. Dzięki, Alfito, za 33 lata. O ja pierdziele. Bitka o wszystko. Co idziesz? Kto u Państwa? No ja. Proszę Pani Beato. Tak, Jerry, o to mi chodziło. Widzę, że nie tylko ja odklejony na tym streamie, ale Tyś też. Kto będzie kapitanem, Pani Beato? Proszę? Kto będzie kapitanem? No, Andrzej. Dobrze, Pan Andrzej przejmuje dowództwo. Kto Andrzeju będzie reprezentował mistrzów, panowie? Andrzej. A więc mamy w pojedynku jeden na jednego dwójkę studentów się ekonomii. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Najpierw wybierzemy kategorię. Proszę bardzo. Jakieś dajmy oro. Może najpierw szansę pani dać. Którą mamy skreślić? Historia powszechna. Nie będzie historii powszechnej, skoro pani nie lubi. A pan pani to zaszła z drugiej strony. Muzyka klasyczna. Proszę, skreślać. Tylko film usuńcie, proszę. Ja myślę, że biologia. Biologia. Proszę, skasuj ten film. Film polski. Proszę, skreślać film polski. Pani Beato. Motoryzacja. Nie będzie. I fizyka. Teraz? O, fizykę. Gała. Proszę, pani Beato, to chyba pani na rękę? Nie. A, nie jednak, tak? Wolałaby pani wyciąż fizykę? Wyciąż nie. Bartłomiej chyba się czuje dobrze z piłki nożnej, zobaczymy. I uwaga, ja zgodnie z regulaminem pobieram z konta każdej drużyny po 500 zł. Ja... W puli pojedynku jeden na jednego, a więc w sumie w puli mamy 14400 zł. Uwaga, oto pytanie. Którą drużynę pokonała polska reprezentacja podczas Mistrzostw Świata? Nacisnął pan Bartłomiej. Ja nie doczytałem oczywiście tak, do końca pytania. Ja spróbuję odpowiedzieć. Proszę. Chodzi pewnie o Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii i chodzi tutaj o drużynę USA. Pomylił się pan, panie Bartłomieju. Końcówka pytania brzmi, może całe przeczytam. Którą drużynę pokonała polska reprezentacja podczas finałów Mistrzostw Świata wynikiem 7-0? On by wiedział? On by wiedział? Jaka jest odpowiedź? Polacy wygrali z kimś 7-0? Co oni grali na dzieci? Na noworodki? Na pustą bramkę? Nie. A pan Bartłomiej? Haiti, tak jest. Ale uwaga! Haiti? 14400 zł przechodzi do Haiti? No ale dobra, nie mogę powiedzieć tego żartu. Trzy pytania do końca gry. Uwaga, każda drużyna za wszelką cenę będzie chciała tę pulę przejąć. Nic nie mówię. Ja wie. Black box. Tak jest. Czarna skrzynia. Babank, baby. Ale w sumie nie opłaca się. Znaczy opłaca się, ale nie.
Różne to i to naraz, bywały. Nie? Bywał kiszony ogórek, kupiony nawet kiedyś za 3,5 tysiąca złotówka. Bo jak wezmą wabank, to mistrzowie wygrają, ale one nadal mają szansę wygrać. Nie wiemy, co tam jest. Czarną skrzynię licytujemy jak pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy czy? Niebiescy czy? 400. Koniec, koniec. 400 po raz trzeci. Trzeba. Taniutko. Drugi raz kupili najtaniej w historii. Podobnie jak to było w ostatnim programie, mistrzowie kupili bardzo tanio czarną skrzynię. Tam było co? Ostatnio? Tak. Quinta, kto jest na ostatnim? Korea Północna? Było 5000 zł, ale kiedyś mieli już 10 tysięcy, 5 tysięcy, 2 złotówki i samochód, także... San Marino? 2 razy po 10 było, prawda? Tak więc mistrzowie mają szczęście do czarnej skrzyni. Czy opłacało się dzisiaj, zobaczymy po zakończeniu finału. Serio, są gorsi niż Polacy? Złotych. Cały czas jest to pula, która przechodzi do następnego pytania. Holy, co ty... Nie wiem, czy będą państwo zadowoleni. Jeden na jednego. Drużyna mistrzów gra w osłabionym składzie, tak więc może wybierać tylko któregoś z uczestników, którzy są teraz w grze. Ale znowu zacznijmy od niebieskich. Kto będzie reprezentował niebieskich? No pójdę ja. Proszę bardzo, pani Beato, zapraszam. Ojcze. Liczę na farta razy dwa, nie da rady. Panie Dariuszu, kto mistrzów reprezentuje? Mam pytanie. Czy mogę w tej chwili wykupić Bartka? Proszę. Zajna. Ja się zbyt wysoko nie cenię, także... Pan Bartłomiej jest bardzo dobrym zawodnikiem. 14 400 w puli. Za 1000 zł. O! Najlepszego zawodnika? 3,5 pewnie. Dwa tysiące. Zgodzę się na wykupienie pana Bartłomieja. A, do 900. Zgodzicie się na to, że zostanie wam tyle samo pieniędzy, co niebieskim, czyli 900 zł. Proszę bardzo. Wtedy kto wszędzie na bank krzyknie. Pani Beato, to dobra propozycja? Bardzo dobra. Dobra. Ale drogo. Ale drogo. Proszę wracać do swoich, został pan wykupiony. Panie Bartłomieju, proszę wrócić do swoich. Został pan wykupiony 900 zł tylko tego zawodnika za 4000. Wiesz, jaki mu gra, to war. Jaki mu gra? A jaki mu gra? Do pojedynku jeden na jednego. Czy on właśnie kupił czarnego za 4600? No tak, no do roboty go od razu wysłał. Zobaczymy, czy odda. Jest szansa, że on, wiesz, wróci się zaraz. 900 zł. W puli mamy 14 300. No, kolor drużyny, czarny i niebieski, no wszystko mam się bać mówić? Reżim? A uwaga, ja zgodnie z regulaminem pobieram z konta każdej drużyny po 500 zł do puli pojedynku 1 na 1, a więc w sumie w puli mamy 15 400 zł. Ale kolory drużyny, drużyny mają na koncie po 400 zł. Co bogato. Pani Beato, czuje pani na sobie odpowiedzialność za... Nie. Nie. Słusznie, będzie łatwiej grać. Wybierzmy kategorię. Jest pani spokojna? Tak, historia Polski. A. Nie będzie z historii Polski. Przysłowia. Ja konsekwentnie tak samo idę. Nie będzie wszystko. Chyba tak, Quinto, dobrze mówisz. To historia sztuki. Nie dość, że drogo, to jeszcze na minę go obładowali. Panie Bartłomieju, nie będzie wędkarstwa. Chemia. Nie będzie chemii. Film? Zostawi? Geografia świata. Nie będzie. Co pani na to? Ciekawe. Może być. Może na filmie polskim, żeśmy polegli, to jakie są filmy? Jakie są filmy? Nie ma problemu. Titanic. Jeżeli stanie się tak, że ktoś Terminator. Z państwa wygra ten pojedynek, Jurassic Park. Wraca do swoich i do puli zespołu dopisuje masz 15 tysięcy. Janosik to na serialu polskim jest. Siada na ławce rezerwowych i gramy dalej. Jak brzmi imię i nazwisko? Od twórczyni roli Aurory. W filmie Czułe Słówka. Mistrzu? Mistrzu, daj 2 złote. Kierowniku. Co jest za film w ogóle? Czyżby znowu nerwy?
musiałem wygrać tak samo tą grę. Nie wiem. Aj. A więc w takiej sytuacji, jeżeli mamy odpowiedzi, to znowu pan Bartłomiej wędruje na ławkę rezerwowych, pani Beata wraca do swoich i mamy cały czas w puli 15 tysięcy. Sprzeda go za stówę? Sprzeda go za stówę, widzisz? Pani Beato, jestem bardzo ciekawy, czy pani zna odpowiedź na to pytanie. Nie znam. Shirley MacLaine. Nie wiem, kto to jest. Znaczy, ja twarz widziałam, ale nazwiska kompletnie bym nie skojarzyła. Daj. 15 400 zł. To takich emocji chyba jeszcze nie było i takiej puli, która tyle razy by przechodziła w naszym programie. 15 400 przechodzi do puli następnego pytania. Uwaga! Obie drużyny mają. Jeden na jeden, jeszcze raz. Jak będzie, to jest taki luj. Tylko po 400 zł. Przecież ci mistrzowie. Kto pierwszy krzyknie wabank, ten ma szansę na przejęcie całej puli. Losuj. Mistrzowie tyle razy przetrwali już fartem, że jak znowu to zrobią, to już. Oni mają jakieś boskie RNG. O jas. O jas. Jeden na jeden. Jeden na jeden. Nie. Anatomia człowieka. Dobra, sprzeda Bartosza za stówę, czy nie? No i co? Wóz albo przewóz. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 złotych każdej drużyny. Gotowi niebiescy? A mistrzowie? Też. Rozpoczynam licytację. Jo! Babank! Dobra, false start. Dobra, easy. Boże, jakie to było proste. Chłopie, widziałeś to? Jak zapieprzył animację szybko, skipnął w ogóle animacją tekst jakby mowy, kumasz? On ruszył się do przodu mówiąc, bo prędkość dźwięku jest mniejsza niż prędkość światła i on musiał to zrobić, żeby szybciej dotarło w... Rozumiesz to? No, masz... No, nerdzik. To jeszcze brawa dla mistrzów. Przypomnę, w puli tego pytania mamy aż 16 tysięcy złotych. Mistrzowie będą odpowiadali z anatomii człowieka. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, no to będą mieli tyle na koncie. 16 tysięcy. Ale uwaga, jeżeli się pomylą, nowymi mistrzami będą niebiescy, wygrywając dzisiaj 200 złotych. Najwyższa wygrana w historii awantury o kasę. Warto wygrać program, nawet mając tę najwyższą wygraną 200 złotych. A tak, to do domu z 200 XD. Proszę bardzo, panie Dariuszu. Mam pytanko. Czy możemy kupić za darmo Bartka? Nie. Za dużo pula. Za czarną. Czy coś kupuje się za darmo, panie Dariuszu? Za czarną? O kurde, ej, dadzą? No tylko w ramach zabaw dzieci. Tak tylko spytałem. No przypomnę, w puli 16 tysięcy złotych, drużyna mistrzów gra w osłabionym składzie, kategoria anatomia... Ej, czemu i bisz? Bo czasem tak... On mówił, że można sprzedać czarną. W jednym odcinku. Czemu skipnął? Ciekawe to by było. Wieka, no chyba, że niebiescy zgodziliby się. Nie, żeby, dobra. Zgadzamy się, niech idzie. A może. Daj. Za czarną, proponuję za czarną skrzynię. O, no, no. Jeżeli się niebiescy zgodzą, nie. To mistrzowie dają niebieskim czarną skrzynię i wtedy wraca pan Bartłomiej do swojej. Nie. Co na to niebiescy? Nie. My się na to nie zgadzamy. My nie się zgadzamy. To bardzo przykro. Jesteśmy chętni do współpracy. Dobrze, a więc anatomia człowieka. Jak nazywa się uwarunkowany genetycznie układ listewek skórnych na dłoniach i stopach? Odcisk. Napisz. Dobra, napisz, napisz. Odcisk palca na stówę, nie? Dobrze mówię? Linie papilarne, no. Dobra, to jest proste. To jest easy. Gitko! Powiem, czy będzie taka odpowiedź? Tak? Poczekaj jeszcze chwilę. Nasi mistrzowie mają taką metodę, że każdy najpierw pisze swoją wersję odpowiedzi, każdy osobno, potem porównują. Teraz właśnie porównują. Co, szkoczek jeszcze wiesz, to jest... Też tak myślałem na początku, ale...
Oni źle mogą, oni mogą odpaść teraz. Dlaczego by się to listewkami miało nazywać? Nie linie. Listewki skurczą. To był kupa? Dedek. Nic mi innego nie przychodzi na głowę. Ja a co on powiedział? Czas minął, proszę odpowiedź. Co on powiedział? Co? Ja odpowiem. Nie jesteśmy pewni, strzelamy. Będą to linie papilarne. Odpowiedź jest dermatoglify. No to jesteśmy mistrzami. Czyli linie papilarne. Dobra, chłopie. Ty. Derma to co? Co to jest dupę? Starożytny Egipt? Jakieś hieroglify zasrane? Ty pieprzej z tymi dupy nazwami. Mów po polsku. W Polsce. I każdy jest równy. Tak więc zanim będziemy się cieszyć wraz z mistrzami, musimy pożegnać fantastyczną, przesympatyczną drużynę niebieskich. Państwo kończą program po tej trudnej i wesołej walce, mając na koncie 200 zł. Dziękujemy wam bardzo. Paliwo się zwróciło. Dobry, dobry finał, nie? Ale ci mistrzowie, oni na takim farcie już chyba czwarty raz wygrali fartem. Ja pierdziele. Natomiast nasi mistrzowie tylko dzisiaj zarobili 16 tysięcy złotych. Porypane widziałe, porypane. We wszystkich waszych awanturach o kasę do tej pory 101 302 złote i samochód. Nie wiem, czy nie pierwsi, którzy przekroczyli 100k? Bo niektóre teamy przekroczyły, ale z autami licząc. To co, panowie? Żegnamy się. Nie. Dlaczego? Absolutnie. Skrzynia. Black box. A skrzynia. Proszę bardzo, sprawdźmy, co jest w czarnej skrzyni. Kupiona czarna skrzynia za 400 zł. Nie chcieli jej oddać niebieskim za pana Bartłomieja. Ogórek, ogórek, ogórek. Koperta. O! Z. A w kopercie. Już mieli dwa razy złotówkę. To już przynajmniej nie ogórek, bo jeżeli jest ogórek, to od razu widzę, nie ma koperty. Ogórek jest na talerzyku. Talerzyk zabieramy z powrotem. Jak? W kopercie... Kluczyki, kluczyki, kluczyki. Samochód osobowy! No i gej, drugi. Drugi już. Na co ty piszesz? Ej, zobaczcie, teraz sam samochód piszą. Ostatnio było samochód osobowy napis, nie? Znowu zmienili. Niedługo będzie auto. Auto. Jestem Żydem. Później będzie emotka auta. Żłóci dał na Golibordę 10 zł, liścik i radanik 3 dni, okej. Okay. Nie. Poza tym dzisiaj nie radan. Automobil. Programie mistrzowie po raz siódmy zasiądą w rozmistrzu. I podsumujmy, do tej pory we wszystkich swoich oglądaliśmy o narkotykach. Wygrani 101 302 złote i dwa samochody. Państwo również. Kurde, mocni są. Mogą wygrywać. Ale oni już 4 razy fartem wygrali. 7643. Tak, na końcu czterokołowiec. Automobil. Do zobaczenia. Niezły odcinek, kurde, ale naprawdę niebiescy mieli, chyba pierwsza drużyna, co miała tak bardzo duże szanse wygrać, bo tak to, no to były drużyny, co pechem przegrywały, typu, wiesz, typu RNG słabe do pytań porypanych, ale tutaj myślę, że niebiescy odpowiedzieliby na to pytanie, nie? Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.